I spożywając mleko, z sami fundujemy tego raka. Ogromny biznes, i na pewno znajdą się tacy, którzy nam zamieszają w głowach, żeby to mleko obronić. Ludzie, pijąc mleko, krowie źle się programują. One akurat są wręcz antynowotworowe i to jest udowodnione naukowo. To wszystko jest prozapalne. I jak ciężka musi być chemia, żeby zdezynfekować całe te linie. Więc my te hormony pijemy razem z tym mlekiem. Pij mleko, będziesz wielki. Dlaczego lubimy mleko? No bo jest słodkie. Bo inaczej to co? Podajemy dzieciom yy, nieetyczne. Tam są źródła wapnia. Karmiłam yy, wodą z glukozą z apteki kupioną. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Jest piątek, 17. Kolejny gość. A gościa już znacie, bo z Żanetą Gels nagrywaliśmy już parę rozmów ciekawych. Sięgnijcie do nich, proszę. I dzisiaj opowiemy Wam dużo ciekawych rzeczy. E, witamy Cię, Żaneta. Bardzo mi miło i witam serdecznie ciebie, pana Nawida i wszystkich innych. Proszę Państwa, jest taka fajna książka, której tytuł brzmi Pij mleko, będziesz chory. Już się boję, Żaneta. Pij mleko. Tak, no wszyscy na pewno kojarzymy kampanię Pij mleko, będziesz wielki. Tak, to, to pamięta i zna każdy. Ja z tą kampanią no nie, że walczę, ale oponuję żywo od wielu lat, podejmując ten temat mleka publicznie na różnych naszych debatach naukowych, które prowadzimy pod szyldem magazynu hipoalergiczni. No, mogę powiedzieć tak, osobiście dotknął mnie ten temat, ponieważ u syna stwierdzono skazę białkową. I ta alergia na mleko miała zepsuć nam całe życie, tak naprawdę. Oprócz tego, że miał 26 różnych alergi, alergii pokarmowych i tak dalej, 5 lat szukaliśmy drogi wyjścia, znaleźliśmy. Nie była to droga lekowa ani taka typowo pediatryczno-alergologiczna, trzeba było szukać gdzie indziej. Natomiast okazało się, że ja, ja uwierzyłam w to, że syn ma y, skazę białkową, no bo widzę, tak, że ma te chroseczki, takie ma taką matową skórę w wielu miejscach, zwłaszcza w zgięciach. Y, miało to zmierzać w kierunku y, marszu alergicznego, atopowego zapalenia skóry i wiecznej alergii do końca życia. Więc zaczęłam szukać. No i... Znalazłam różne odpowiedzi, okazało się, że niedopuszczane są do nas informacje dotyczące tego, że mleko krowie jest dla cieląt, a nie dla ludzi. Ale ja to już słyszałem. I no właśnie, i to jest takie logiczne. Każdy z nas, sak, potrzebuje mleka matki w tym okresie po urodzeniu. Każdy ssak ma swoją matkę i każdy ssak powinien pić mleko swojego gatunku. Ono zawiera inne białka, inne informacje. Są tak zwane egzosomy, komórki, które są takimi programatorami enzymów trawiennych, są informatorami dla mózgu, informatorami dla układu trawiennego, dla układu odpornościowego. Dla produkcji enzymów, jeśli my używamy mleko nie swojego gatunku, to taki mamy chybiony tok informacji. Tak? Organizm nie otrzymuje tych informacji, które potrzebuje, a otrzymuje tak naprawdę dezinformację. I są to badania, które ukazały się niedawno. One są przytoczone w książce, Co Ci szepcze brzuch. Pani doktor nauk medycznych Barbara Majkowska-Wojciechowska przestudiowała to całe badanie. To jest dosyć obszerne badanie, z którego wynika, że ludzie pijąc mleko krowie, źle się programują. Pomijając już to, że. Cokolwiek mleko, to znaczy. Tak, że mleko powinniśmy spożywać tylko w tym bardzo wczesnym okresie po y, urodzeniu się. Y, a generalnie matki, które karmią przynajmniej te pół roku, a najlepiej dwa czy lata, to za, zaspokajają wszelkie potrzeby y, powiedzmy programowe, które są i pokarmowe oczywiście, które są dzisku potrzebne do życia, do zdrowia i do takiego długofalowego y, no, Odpowiedniego wydzielania i, y, hormonów, enzymów i tak naprawdę przepływu informacji. I teraz my, nie wiedząc o tym, że są takie egzosomy, warto sobie to słowo wpisać y, w wyszukiwarkę y, i sprawdzić, co to jest, bo to jest długi temat, albo w książce sobie można też y, poczytać i y, to zrozumieć, ponieważ to są molekuły, które są nowo odkryte. Y, My, jako ludzkość, o tym 10 lat temu, 20 lat temu, czy tym bardziej 100 lat temu nie wiedzieliśmy, że tak jest. Więc ja nie mówię, że ktoś ma złe intencje, ale w roku 1887 było już 27 patentów mleka modyfikowanego dla dzieci. Od tego czasu non-stop jest prowadzony tak zwany agresywny marketing który promuje mleko krowie jako świetną opcję dla mleka ludzkiego. To jest kompletnym kłamstwem. Więc tu jest moim zdaniem zła intencja, ponieważ to mleko modyfikowane wiadomo, że nie jest odpowiednie dla ludzi, a już tym bardziej dla małych dzieci. A mimo wszystko jest po prostu wpychane w rynek. Mm -hmm. No to widzimy, bo sama ta kampania wtedy i to... Używamy, czy to najlepszych sportowców, tak, czy kogoś tam, to jest żeby się dowiedzieć, że, że mleko zrobi z nas zdrowych i wielkich. No, ale już wiemy od jakiegoś czasu, że tak nie jest, że, że to nie jest do końca prawda, więc ja myślę, że nawet twórcy tych reklam, czy oni wiedzą. Nie? Pytanie jest, dlaczego to robią. Jak wielki biznes mleczarski jest, no to wszyscy wiemy, Hmm. był zbudowany na tym cały też amerykański wczesny biznes, to czytam w książce żywność dekretowa. No i, i co my teraz z tym możemy zrobić? Bo to nie jest popularna prawda, o której ty nas chcesz powiedzieć, że, że mleko to, to jednak nie. Jakby to można było przybliżyć, żeby to było przekonujące. Hmm... Y Mleko, które podajemy dzieciom, nie znamy jego pochodzenia. Yy, chyba to było w wydaniu zaraz 2018 roku albo to drugie, ale zaraz pokażę coś. Osoby, które myślą o mleku, i o tym, żeby karmić dziecko, yy, bo ja tutaj nie mówię tylko o karmieniu, tylko mówię o mleku, ale karmienie dzieci jest pewną przyczyną, dla której mleko jest bronione. Tak? Mhm. Mleko jako produkt jest po prostu bardzo doinwestowane, żeby je obronić, bo inaczej to co? Podajemy dzieciom mhm. nieetyczny produkt? Co powiedzieć? Co powiedzieć tym Czym matkom? wesprzeć tą sprzedaż? Więc jeśli porównamy sobie skład mleka matki, to nie, nie trzeba widzieć szczegółów. Skład mleka matki, mleka ludzkiego, a skład mleka modyfikowanego, to już można się zastanowić nad bogactwem, ale jak dodać to, że y, mleko y, danego saka i nie tylko człowieka jest produkowane o innym składzie rano, o innym składzie w południe, a o innym składzie wieczorem. Mhm. Do każdego dziecka, do każdej pory dnia, do każdego wieku jest dostosowany skład y, odżywczy dla danego człowieka. No ale Żeneta, wiesz, że problem z karmieniem przez mamy niemowląt to też jest problem, bo często jest tak, że pokarmu nie ma, pokarm straciłam. No i co wtedy? Jeśli nie mleko, no to wiesz, to to, to jest takie? Ja w kryzysie, jak miałam dzień kryzysu, jak miałam swoją jakby tą przygodę laktacyjną, to karmiłam wodą z glukozą z apteki kupioną. Aha. Bo tak mi doradziła y, doradca laktacyjna, y, doradczyni laktacyjna, która powiedziała, że za wszelką cenę powstrzymać się od podania sztucznej mieszanki. Naprawdę? Tak. I zrobiła wszelkie możliwe y, sztuczki, triki, żebym tylko nie... Y, Przeszła na tą czarną stronę, mm -hmm. tylko odzyskała y, proces tak, tworzenia y, y, mleka i rzeczywiście uległam jej, y, a nie strachowi, mm -hmm. bo ten lęk, który wywołują, w mediach czy w, czy w szpitalach, czy, czy nawet lekarze potrafią powiedzieć: No, jak dziecko za mało przybiera na wadze. Jako, jaka jest pani matka? Proszę dokarmiać dziecko, przecież co to pani ma za chudy pokarm i tak dalej. I cały czas jest kwestionowane to mleko mamy. A mama w tym czasie jest naprawdę wysoce skoncentrowana na tym, żeby dać radę, bo często to są po prostu młode dziewczyny i one pierwszy raz mają dziecko i dają się naprawdę zalęknąć, tak? Bo to, to już nawet, nie wiem, to już nie jest takie zastraszanie, że ukradnę ci albo coś, nie wiem, coś ci zrobię, tylko to jest takie wzbudzanie lęku. I teraz w momencie, kiedy sobie pomyślimy, że mleko jest produktem, który podaje się noworodkom, niemowlętom, małym dzieciom, dzieciom przez całe dzieciństwo, to nie można dopuścić do tego, żeby marketing mleka Zwycięża. był Odczarowany. No. Bo to znaczy, że dajemy zły, prozapalny produkt własnym dzieciom. Ale to wydaje się tak samo trudne, czy nie bardziej, czy mniej popularne niż szczepienie dzieci. Bo, bo to rodzice, jak się mają jeszcze zmierzyć, istem, istem. To kto jest gotowy podejmować właściwie de przemyślane decyzje? Jest taki lekarz, on się nazywa, właściwie on jest naukowcem, jego syn jest lekarzem, nazywa się Colin Campbell i napisał taką książkę na podstawie 30-letnich badań. To są chyba jedne z najdłuższych badań, jakie w ogóle były wykonane. I to jest człowiek, który napisał książkę Nowoczesne zasady odżywiania. Warto po nią sięgnąć i ona ma taki zielony groszek na okładce. Jest po polsku. Tak, jest mhm. po polsku. I on zacytuje: kazeina, która stanowi 87% białka w krowim mleku, sprzyjała rozwojowi raka we wszystkich stadiach. Badania były skupione wokół tego, że wprowadzano do mm, diety dużych populacji afrykańskich, chińskich, Mleko i produkty zwierzęce, ale skupiono się na mleku jako takim suwaku. Jak wprowadzano więcej mleka, do diety było więcej raka. Jak wysuwano to mleko z diety, te wskaźniki nowotworów spadały. Po prostu spożywając mleko, sobie sami fundujemy tego raka. I wszystkie te produkty mleczne, typu deserki, twarożki i tak dalej. To wszystko jest prozapalne. To nie jest dla ludzi. To nie w tych ilościach i nie, te, nie to pochodzenie. Boję się, że mówisz rzeczy, których nie chcemy słuchać. Ja wiem. Bo, ale, ale trzeba się z tym zmierzyć. No, umówmy się. Mamy tak przekłamaną świadomość przez różne strony, którym na tym zależy, żebyśmy wiedzieli i uznali za prawdę to, co prawdą nie jest. Ja jeszcze też uważam, że wszystko to jest kwestia dawki, jakby, ilości. Tak, jeśli na przykład ja sobie zjem raz na rok twarożek, bo gdzieś nie mam innej opcji, zjem twarożek ze szczypiorkiem, naprawdę mnie to nie ruszy. Aha. Jeśli lubię sery, to wybieram kozie dojrzewające, owcze. Mamy przecież super dobro narodowe, a mianowicie oscypek. Jeśli lubimy jogurty i nie za bardzo do nas przemawiają te wegańskie, to jemy jogurt naturalny, ekologiczny. Najlepiej z takiego źródła, gdzie rasa krów daje mleko z kazeiną A2A2. Wpisać A2. sobie do internetu. Niedługo będzie. A2A2. A2. Niedługo będzie, Wichowie. Tak? Da? Jest to bardzo ważna informacja dla tych, którzy lubią mleko, potrzebują go do swojego szczęścia i lubią sery i wyroby mleczarskie. Mm -hmm. Szukać takich, które są właśnie z tych ras, wiem też, ja tu nie chcę nikogo reklamować, ale są źródła, gdzie są rasy krów dające mleko z kazaliną A2-A2. Ono nie jest prozapalne ale nie czemu, szkodzi człowiekowi. Ale dlaczego nie chcesz powiedzieć, gdzie to? Gdzie to? To my mamy mieć dostęp przykład, do tych dobrych miejsc. Na przykład jest to zagroda szczęśliwych zwierząt. No i już. Jest to y, dosyć niszowe miejsce, y, prowadzone od kilku lat, ale tam właśnie sprowadzone są y, specjalne rasy krów, mhm. które dają niealergizujące i niezapalne. zapalne. Świetna lęko. wiadomość. Ale to jest na, tam sprzedawane są te produkty, na przykład kolostrum. Sprzedawana jest tylko w wybranych okresach, kiedy yy, nie szkodzi to cielętom. Mhm. I tylko osobom chorym. Okej. Okay. A nie osobom zdrowym. Właśnie. Bo to jest jednak zabrane krowie, która karmi swoje dziecko. Wiem, że tam akurat są te cielęta nieoddzielane od mhm. matki. Tak, że to nie jest tak, że jak krowa ma mleko, to y, cielak je jakieś sztuczne, a my pijemy krowie. Aha, to tak się nie odbywa. Okay. W każdym razie są takie źródła i ja na przykład jestem zwolenniczką owczych i kozich mhm. produktów, bo one akurat są wręcz antynowotworowe i to jest udowodnione naukowo. Mhm. I to też przytaczam te badania w książce, ponieważ pani profesor Ewa Białkowska naprowadziła mnie na pewien ym, trop, który właśnie pokazuje, że mleko owcze i kozie jest właśnie antyzapalne. Y -y -y. I ty nie masz ani owiec, ani kus, Jeszcze. Jeszcze nie. <laughs> Okej, okay, więc rozumiem, że to nie jest reklama twoich kus. Nie. No tak. A miałem kozy. Mieliśmy dziewięć kóz dojnych. Doiliśmy, Mariolka robiła sery. Tak. No, to tak dwa lata mieliśmy e, i to ja doiłem te kozy, pamiętam te pomysły. E. Ale a propos kus, powiem, że mój ojciec na przykład, jak się dowiedział, że nasz y, syn, czyli jego jedyny wnuk ma alergię na mleko, to rzeczywiście kupił dwie kozy Aha. i y, jak mi się skończyła laktacja... To yy, karmiliśmy yy, Kubę Aha. właśnie mlekiem kozim, prosto od kozy. Aha, ekstra. <laughs> Dobrze. No ale bardzo wiem, że jest podzielone zdanie na temat mleka. Niby wszyscy wiemy, że ono nie jest już tak dobre dla nas, już tych starszych w ogóle, no ale jednak sięgamy po mleko sporadycznie, ale sięgamy. No, i, i wiesz, mam zaprzyjaźnionego hodowcę, który ma organiczne te mleko, e, i, i przychodzi mi smak kupić mleko. Dlaczego lubimy mleko? No, bo jest słodkie, bo tam Aha. jest laktoza. Aha. Tak samo jak lubimy y, latem zjeść lody albo słodycze innego typu. Lubimy smak słodki. Ale mleko bez laktozy jest z kartona. Również ma bardzo słodki smak. Słodszy niż zwykle. No bo są dodawane słodziki. Więc pytanie, po co my to mleko jemy, pijemy, tak? Bo ja na przykład y, zamiast mleka krowiego, jak potrzebuję powiedzmy do naleśników, mhm. albo do wypieków, albo do, nie wiem, jaglanki na przykład, mhm. tak? Potrzebuję mleko, ale wcale to nie musi być mleko krowie. Może to być mleko... Czyli tak zwany napój roślinny. No, już Cię chciałem tu sprostować tak. trochę. Tak, no mówi się mleko roślinne, nie ma mleka roślinnego. Mleko jest krowie, jest zwierzęce, jest ludzkie, kozie, owcze i tak dalej. Nawet przecież jest mleko od klaczy, Aha. prawda? Są mleka od wielbłądów, widziałam takie w Arabii. Więc mleko roślinne, czyli napój roślinny, jest opcją dla tych, którzy lubią. Do, do różnych, ym, powiedzmy, produktów spożywczych, no, nawet które wtedy dajemy. Tak. I wtedy, takim, y, y, z analizy, którą wykonałam, ze wszystkich mlek, tak zwanych napojów roślinnych, najlepsze jest konopne. Mm -hmm. Mm -hmm. Owsiane może ktoś powiedzieć Owiec jest prozapalny. Migdałowe może nie być oczyszczone z tych łusek y, brązowych i tam są lektyny. Mm -hmm. Jakie są jeszcze mleka? Sojowe, no to soja GMO, no to trzeba byłoby znaleźć sojowe ekologiczne. Bio. Rzeczywiście jest to świetna opcja, bo jest to bardzo wysokowartościowe mleko, czyli napój roślinny, sojowy, ale musi być bio, bo inaczej no to tak. raczej jest gwarancja, że jest to soja modyfikowana, czyli spryskana herbicydami w pień. Mm -hmm. Bo GMO oznacza, że roślina jest odporna na herbicyd i rośnie. Mimo, że jest 20 razy więcej pryskana, to i tak rośnie dalej. A chwasty już mm -hmm. dawno nie. Czyli konopne. Konopne. Dobrze, ale mówisz o programowaniu nas mlekiem, ale nas, chyba my starsi już jesteśmy zaprogramowani i już nas nie programuje. Więc ja y, mam taki, taką fajną jakby informację dla tych, którzy no, lubią to mleko pić. Zawsze po wypiciu mleka jest tak, że nam tam bulgocze. Mm -hmm. Tak? No bo to, my nie powinniśmy tego mleka jeść, bo ono jest nam niepotrzebne. Okej. Okay. Profesor Maciej Kaczmarski zarzucił mi co pani opowiada. Zezwał mnie publicznie. Przecież mleko jest najwartościowszym źródłem wapnia. Nakrzyczał na mnie. Na szczęście lekarze wzięli mnie w obronę, których zaprosiłam na tę debatę i zaznaczyli, że owszem, mleko takie jak było kiedyś prosto od krowy tak czyli nie niepasteryzowane, nie konserwowane, nie odtłuszczane. I niesłodzone, i różne procesy. Zanim my dostaniemy mleko w kartonikę, to już dawno nie jest mleko. Mm -hmm. I okej, okay, rzeczywiście y, ktoś może powiedzieć, y, mleko kiedyś było bogatym źródłem różnych y, substancji odżywczych, między innymi wapnie, ale teraz już nie. Teraz jak chcemy źródła wapnia, żeby mieć silne kości, fajne zęby i y, generalnie zdrowie w sobie to źródłem wapnia są na przykład warzywa zielone, natka pietruszki, warzywa rośliny strączkowe. No dobrze, suche. mam jeść pietruszkę zamiast wypić szklankę pożywnego mleka. Orzechy i tak powinniśmy je jeść. Tam są źródła no, wapnia. Zamiast? Zamiast? <głos> <głos> Ale mleko nam naprawdę więcej szkodzi, bo nam tylko robi Bulgot w żołądku yy, szkodzi naszym jelitom. Naprawdę jest prozapalny i nie daje nam tego wapnia, bo ono się nawet nie wchłania. No Okej, okay, ale to co, dobrze. Co z tymi wszystkimi naszymi rolnikami? Ja jestem na Mazurach i jak jadę do pracy, to po drodze mijam co najmniej 10 gospodarstw z szyldami mlekowita. I, i oni to robią. Mają łąki, te krowy wypasają. Podejrzewam, że całe pokolenia z tego żyją. I teraz Ty im chcesz powiedzieć, że dobrze te krowy to co? Mają chodzić do ozdoby. E, no, no i co? No bo wiesz, to jest to samo, co. pobiliśmy <głos》>, ostatnio o pszenicy. Powinniśmy wiedzieć, a nie jesteśmy o tym informowani, że krowy, żeby przedłużyć ten proces laktacji poza posiadanie cielęcia, mhm, czyli że dziecka, już potem cały czas mają mleko. Że są podawane im e, hormony, które mają przedłużyć. I zintensyfikować laktację. Więc my te hormony pijemy razem z tym mlekiem. Tak, krowy są rekordzistkami. Zawsze tak było. 10 tysięcy litrów ta krowa, tamta krowa, tyle tysięcy litrów mleka rocznie. Więc ja tutaj wrócę do tego kwestii dawki, że jest to kwestia umiaru. Jeśli chcemy sobie wypić świeże mleko, bo ktoś gdzieś nas poczęstował, Ekologicznym mlekiem prosto od krowy. Super, wypić szklankę. No. Raz na rok. Ale to nie powinien być nasz posiłek i nie powinien być spożywany codziennie. A tym bardziej, jak my jemy w Polsce kanapkę z serem. Prawie dzień w dzień. Mhm. I to ser żółty, który w ogóle koło... No dobrze, ale ser żółty to my tu o mleku mówimy, a nie o serze żółtym. No ale... <laughs> Czyli nabiał. Nabiał. A nie tylko, tylko mleko. Nie tylko mleko. Ratunku. Także te wszystkie produkty zwierzęce, my sobie powinniśmy policzyć. 1 gram białka zwierzęcego na kilogram ciała. Czyli ważysz 50 kilo, no to zjadasz 50 gram. 50 gram to jest plasterek Ej. fety. Niedawno sprowadziłem cały 12-kilogramowy krąg sera żółtego Demeter z Holandii. No to będziesz go ja rok. Już kończę. <laughs> Aha. No. Y, jemy po prostu mało, y, z umiarem, ekologiczne, najlepiej mm -hmm. i y, traktować to właściwie jak lek. W sensie takim, że jeśli jemy na przykład dojrzewający ser, kozi, owczy, to mm -hmm. jest jak lek. Więc jemy tego mało, ponieważ tam jest bardzo dużo witamin z grupy B. Tam są y, substancje, które są dla nas antynowotworowe, więc jemy mało, najlepszej klasy. Tak. ja tu Był odcinek z Wojtkiem Komperdą, hej, z Baca, był no. prawdziwy łoscypko. E, <laughs> i, <laughs> no i, I tu super. rozmawialiśmy dwa razy, i mam, zaopatrzyłem się w prawdziwe łoscypki od Wojtka e, i, i mamy, ale też kupuję sery u, u Romana Kluski. A ja też. Na no, prawdziwe, prawdziwe jedzenie. jedzenie. <laughs> ale dostał reklamy. <laughs> no, prosimy, panie Romanie. No, i to są takie cenne miejsca i cenne produkty. No, ale dobrze. Ja tu miałam niedawno właśnie zapraszać tego pana mojego ekologicznego od mleka i opowiadać, jak to wszystko fajne i dobre. Jest oczywiście potężna grupa osób, która mleko broni do krwi na no, pszenicy broni do krwi, mleka Ech, broni do krwi. Jest to uzasadniane na wszelkie sposoby, że to jest witamina D, że źródło wapnia, że źródła y, witamin z grupy B, tak? które są no, dla całego naszego układu nerwowego super niezbędne. Ale to nie jest tak, że tylko mleko jest źródłem tych mhm. substancji odżywczych i że jak my zrezygnujemy z mleka i posłuchamy tych którzy tego mleka yy, bronią tak? i będziemy je jeść jako źródła że to są tylko jedyne źródła nie musimy po prostu się nauczyć wiedzieć tak my musimy się dowiedzieć co my powinniśmy jeść a czego nie jeść ale to my się dowiedzieliśmy w telewizorze mówili yy, my wyrośliśmy w tym że my chcemy potrzebujemy mamy i chcemy mleko ja mam cudowne wspomnienia, jak jechałem do wujka do miasta i tam rano o piątej roznosili te butelki z mlekiem. Po wszystkich pod drzwi przynosili butelki z mlekiem. Eee, mleko było zawsze. Mleko w naszej głębokiej myśli mleko jest czymś pozytywnym. Dobrze. Ja mogę się zgodzić pod warunkiem: że mówimy o mleku prosto od krowy. Mhm. Od krowy, którą my pamiętamy, powiedzmy 74 i niżej rocznik, mm -hmm. że krowa była y, u babci. Mm -hmm. y, w naszym przypadku tak było. Kro... Babcia miała krowę. Jak jechaliśmy na wakacje, to rzeczywiście jak babcia tam wydoiła tą krowę, to piliśmy prosto skanki. Mm -hmm. Mieliśmy szklanki i prosto z kanki. Tak. I to nazywamy mlekiem tym mlekiem które nie jest y, skażone chemią ponieważ krowa jadła trawę na łące mm -hmm. a nie paszę w korycie ściśnięta w klatce metalowej mm -hmm. zestresowana y, pędzona hormonami leczona antybiotykami i dostająca y, otrzymująca paszę y, GMO Mój znajomy pan Janusz jeszcze zwrócił mi uwagę na to w kontekście mleka jakim wielkim problemem jest Proces udojowy wiemy, jest mechaniczny. Są dojarki, całe systemy. Już wiem, o czym myślisz. I teraz chodzi o całą tą chemię ciężką, która myje te instalacje po udoju, bo wiadomo, ile umycia. tam jest bakterii i wszystkiego. I jak ciężka musi być chemia, żeby zdezynfekować całe te linie setki metrów rur, mimo że są nierdzewne. No i, i, i teraz co to ma umyć? Co to ma wypłukać? Chlor. No i teraz całe te instalacje są podtraktowane tą chemią do dezynfekcji i potem przepłukuje to kolejna porcja mleka, nie? która już później z kolejnego udoju. W przypadku hodowli ekologicznych to wiem, że mleko, które pochodzi... No bo trzeba, jak już się używa do mleka, tak? no to trzeba ją dojść, bo inaczej ona ma zapalenie, wymion. Ale w momencie, kiedy ona no, musi być leczona, bo jest chora, tak? ale jest w hodowli ekologicznej, to w tym czasie, kiedy ona jest leczona lekami, antybiotykami i innymi rzeczami, które są tylko w danym y, przypadku uzasadnione... Ratowaniem życia zwierzęcia. To w tym czasie to mleko jest utylizowane. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale w tych nieekologicznych hodowlach. Pewnie ludzie to wszystko do jednego... piją, mm -hmm. wszystko. Razem z tymi lekami, mm -hmm. z tymi bakteriami, chorobami, z tymi komórkami stresu, ze wszystkim. Myślę, że ciężka praca jest e, z podnoszeniem świadomości w tej w tematyce. Bo naprawdę. Mimo, że gdzieś wiemy, może podświadomie, że jednak to mleko to tak nie, a i tak sięgamy. nie, Bo my w domu na przykład wiemy, nie? dużo wiemy, ale i tak się zdarza, że ja jadę do tego mojego ekologicznego mleczarza i kupuję i czasem nawet, i nawet w tamtym tygodniu zrobiliśmy twaróg w domu z tego mleka. Mam pomysł. No. Są pewne produkty, które Nasz organizm akceptuje lepiej a inne gorzej. Każdy z nas wie, co nam służy, a co nie. Ale dla wszystkich lepiej jest spożywać produkty fermentowane mm -hmm. niż surowe. To wiemy. Wiecie. Tak jak jest z mąką, tak jak jest z warzywami świetnie nam się przyswajają produkty fermentowane: ogórki kiszone, kapusta kiszona. Wszystkiego dostajemy więcej, jak są sfermentowane. Tak samo jest ze zbożami, tak, mm -hmm. które są poddane wielokrotnej fermentacji. I tak samo jest z produktami yy, mleczarskimi. Czyli nabiał jedzmy sfermentowany. Jeśli już. Jeśli już mm -hmm. lubimy, wierzymy, nie chcemy, żeby ktoś nam to całą odebrał od mm -hmm. powiedzmy, od buzi, no. tak? Chcemy to jeść, Wiesz, więc fermentowane. No, nawet... Jogurty, kefiry, maślanka, mm -hmm. yy, masło, tak, ale w umiarkowanych ilościach i nie że codziennie. Ale na no. pewno nie kartony? No na pewno, to jest pomyłka, to jest naciąganie. Tak, firmy mleczarskie, nie przepraszamy. No, no dobra, to trudny temat, ale z wszystkimi tymi trudnymi się musimy zmierzyć. Oczywiście większość ludzi machnie na to ręką i powiedzą, że na coś trzeba umrzeć. Tak. I spokojnie <laughs> no. umrą. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to y, jest jakby nie, niepopularny temat i y, to nic, że tutaj może posypią się komentarze wszystkich defenderów mleka i tak dalej. Tych, którzy bronią tego mleka, mleka jak ostatni bastion, ale. Prawda jest taka, jeśli będziemy to, co nas powiedzmy, truje, tak? na, na przykład, Polacy bardzo lubią piwo, wódkę i inne rzeczy, które no, alkohol wiadomo, szkodzi, papierosy szkodzą. Ale co? I tak to spożywają, więc każdy będzie i tak, jadł, pił i e, palił, m, korzystał z czego chce, dowoli. Natomiast mi, mi tylko chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, z jakich źródeł korzystać, żeby się do, dotrzeć do prawdy. Prawda jest taka, że mleko jest dla danego ssaka w odpowiednim przedziale wiekowym, a potem już nie. Potem są produkty mleczarskie, nabiał, fermentowane. Wiesz co, wydaje się to logiczne, bardzo. Tak, w odpowiedniej nie? postaci sfermentowanej podane, dlatego że fermentacja przedłuża trwałość produktów surowych. Więc możemy je sobie wydłużyć, jakby tak, ale problem nasz jest taki że mamy dostęp cały rok do wszystkiego. No. I niestety tego umiaru nie zachowujemy. No faktycznie, no ta krowa faktycznie po okresie laktacji miałaby zwyczajowy odpoczynek i tak. spokój. A ona jest, yy, no, naciągana, A ona jest zrobiona na fabrykę białego płynu? A, ej. Więcej umiaru. To co, współczujemy tym krowom? Chyba. No, my głaszczemy te krówki. Wy, wykorzystują je. No, nie, nie wykorzystywać aż tyle. Nie musimy jeść aż tyle. Aha. No, no. dobra, co, co jeszcze o tym mleku byś chciała powiedzieć, takiego, żeby nas tu do końca rozłożyć? Firmy produkujące mleko modyfikowane dbają o to, żeby PR, wizerunek mleka był pozytywny, bo inaczej co my podajemy własnym dzieciom? Uśmiechnięte buzie dzieci. Jest to Ogromny biznes, i na pewno znajdą się tacy, którzy nam zamieszają w głowach, żeby to mleko obronić. Aha, no, dobrze. dobrze. A wszystkie te takie właśnie dla dzieci mleko modyfikowane, mleko takie, mleko takie, na od 0 do 3 miesiące, od 3 do 6, od 6 do 12: przeróżne składy rewelacyjne, wzbogacone. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia takiego medialnego. Prowadząc magazyn, jeszcze prowadząc drukowany magazyn, miałam dwie propozycje od jednej i od drugiej firmy, nie powiem nazwy, potężnego budżetu reklamowego, żeby promować mleko tak zwane hipoalergiczne. Wpisywałoby się nawet. Wpisywałoby się w magazyn hipoalergiczni. Odmówiłam. Potem inna firma miała do mnie zarzuty, że się nie pozytywnie wypowiadam na temat ich marki i dlaczego to robię, więc otrzymałam tutaj takiego klapsa i nie, nie chcę promować ich produktów. Oczywiście reklamy tych firm mogą być dokładnie wszędzie, bo mają tak potężny dochód, że mogą przykryć. Wszystkie informacje, a nasz magazyn był jedynym e, czasopismem, który ujawnił fakt, że e, przez dekady e, firma no, e, powiem nazwę, bo piszemy o tym e, również umieszczając wypowiedź firmy Nestle przed publikacją tego artykułu posługiwała się sfałszowanymi badaniami e, pana Czandry który po prostu był przykupiony. Więc jeśli my myślimy, że my wiemy prawdę z mediów, no to tak nie jest. A nikt nie chce publikować informacji prawdziwych, bo czyj to interes jest? No, ale czy to się opłaca? Nie opłaca się. No. Nie opłaca się, ale są osoby takie jak na przykład Patty Randall, która została nagrodzona przez królową w Wielkiej Brytanii. Czy na przykład, właśnie ta y, pani Hamilton, o której mówiliśmy na początku, y, która przeciwstawia się całemu y, biznesowi leczarskiemu na całym świecie, pokazując, jaka jest ta naga prawda, która służy zdrowiu ludzi, ale nie ma się to jak przebić. Mm -hmm. no Więc trzeba samemu szukać tych informacji. Prawda często jest zakrzyczana albo tak z... no. No, z tym się spotykamy, że, że prawda nie jest czymś popularnym ani czymś chętnie słuchanym, ani akceptowalnym i dociera zawsze do jakiejś niewielkiej ilości odbiorców. No bo, bo to nie jest łatwo się teraz wierzyć. Dziś mówimy o mleku. Ostatnio mówiliśmy o pszenicy. No i teraz weź odłóż to, bo tam że, pani Żaneta powiedziała, że to jest źle. Nie. Kim ja jestem. Nie. Co ona w ogóle wie? Mm -hmm. co to w ogóle, a jakie ona ma wykształcenie? No i tak potem Jest lekarzem? Wybrzmi. Czy ona ma biały fartuch? Mm, jest I też... to, co Olga fajnie mówiła, wolimy być uśmierceni przez profesora niż wyleczeni przez znachora. Znam takie uśmiercone przypadki. Jest też taka informacja, ukazała się 6 sierpnia, dokładnie, tak, 6 sierpnia, na stronie IPFAN, to jest taka organizacja, która no, mówi o tym, jaka jest prawda. Finansowana jest przez ludzi sprawdzanych, czy nie są powiązani z żadnymi biznesami, czyli przez etycznych, mm -hmm. jakby takich fundatorów, która powołuje się na publikację: specjalne mleko dla dzieci może powodować otyłość, próchnicę zębów i problemy trawienne. Twierdzą dietetycy, że 10 na, 9 na 10 niemowląt yy, w Wielkiej Brytanii, którym podawano mieszanki przeznaczone dla osób uczulonych na mleko krowie, w rzeczywistości nie ma alergii. Oczywiście nie ma alergii na mleko, po prostu człowiek nie powinien tego jeść. Aha. To jest nietolerancja taka. Ludzka, zwyczajna, tak? Nie powinniśmy po prostu tego spożywać. I y, moim zdaniem za mało się mówi prawdy. Ludzie oczywiście ulegają, bo nawet chcą ulec tej narracji i tej manipulacji. Y, natomiast ta prawda y, może nas wyzwolić, jeśli y, zdamy sobie sprawę z tego, że na przykład firmy, które produkują mleko, Zabierają na super party, zabawy, przyjęcia, tak zwane konferencje edukacyjne, środowisko medyczne, gdzie fundują fantastyczne posiłki, na przykład mięso z kangura, mhm. którego nie mają poza takimi wydarzeniami szansy zjeść, napić się wina rzeką i tak dalej. Są wręcz rozpieszczani. Środowisko medyczne, łącznie ze środowiskiem niższego szczebla niż lekarskie, jest rozpieszczane przez firmy, które produkują produkty mleczne, żeby utrzymać pozytywny wizerunek. No to my, jak takie owieczki, dajemy się prowadzić i w ogóle nie szukamy tych informacji, które rzeczywiście dotyczą naszego zdrowia. Dopiero jak zachorujemy, zaczynamy się tym interesować. Zaczynamy się dowiadywać, jaka jest prawda i dopiero te nieliczne jednostki oświecają innych. Ale tu dzisiaj mówisz do grona, które szuka. A, a państwa prosimy, żeby to przekazać dalej szwagrowi i bratowej. I synowej. I synowej, że jednak prawda wygląda trochę inaczej. Dobrze, dobrze. To tematu i tak nie wyczerpiemy. Poruszyliśmy go, szukajmy. Bądźmy otwarci na treści, które zmienią naszą świadomość odszukajcie państwo, ja wam to ułatwię w opisie pod tym odcinkiem damy wcześniejsze nasze rozmowy z mm -hmm. Żanetą i zobaczcie te treści, jeśli uznaliście, że to co Żaneta opowiada ma sens no i polubcie nas żeby to było takie fajne, liczymy na waszą przychylność i otwartość odszukacie wszystkie treści Żanety na jej profilach wszystkich i stronach internetowych bo tych treści jest naprawdę sporo i tylko od naszej wnikliwości zależy, do czego dotrzemy. Bo żaneta w swojej wnikliwości dociera do tak wielu treści, i w jej książce, co szepcze ci brzuch, znajdziecie pełno, i na końcu jest bibliografia, która e, jest przywołana, żeby ewentualnie drążyć dalej. Więc książkę żanety e, jako wiedzę. Również polecam. Polecamy. Bo to, bo to jest bardzo wartościowa rzecz. I to jest jedyna rzecz, która też w moim sklepiku, jedyna książka, która funkcjonuje, którą uznaliśmy bardzo obiektywnie, że trzeba to przekazać dalej. Państwu dziękujemy za uwagę. Żanecie za przybycie. Zobaczcie jeszcze za kilka tygodni i kilka, bo tych rozmów jeszcze z Żanetą nagramy trochę. Żaneta chyba zagości u nas na kanale już tak na zawsze, bo bardzo nam się dobrze razem rozmawia. Dziękujemy za oczka. Tobie za przybycie. A ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.